wnętrze ogromnej, oryginalnej maszyny napędzanej starożytnym wynalazkiem. To gazowiec, którego ładunek mógłby zasilać Londyn przez tydzień. Zgromadzona energia jest równoważna 55 bombom jądrowym. Ogromny statek przewozi dziesiątki tysięcy metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. W temperaturze pokojowej zamienia się w wysokokaloryczne paliwo. Dlatego ludzie go potrzebują. Przywieziona zbiornikowcem ciecz staje się gazem do gotowania i ogrzewania domów. Technika transportu jest bardzo złożona. Takie statki zawdzięczają istnienie kilku zadziwiającym skojarzeniom. Domowym sztućcom, ojcu ewolucji, jeszcze chwila, pierwszej maszynie parowej, problemom wozów strażackich z II wojny światowej i tankowaniu w powietrzu. Tajemnice powiązań inżynieryjnych. Supertankowiec. Transportowanie gazu ziemnego jest wielkim przedsięwzięciem. Ten tankowiec, większy od Titanica, jest przeznaczony do transportu gazu po morzach. To duży statek, więc wszystko na jego pokładzie jest ogromne. Naprawdę można się o tym przekonać z bliska. Niewątpliwie nie jestem najwyższy, ale ten kolos zdominuje każdego. Sama śruba jest pięciokrotnie wyższa ode mnie i ma masę 48 ton. Nie przyszedłem tutaj, żeby móc poczuć się krasnalem. Takie wrażenie mogę mieć w różnych innych miejscach. Zamierzam się przekonać, w jaki sposób te statki transportują ogromne ilości gazu wokół kuli ziemskiej. Ten statek trafił do naprawy w suchym doku. Wcześniej jego zbiorniki zostały całkowicie opróżnione. To wnętrze jednego z nich. O ile wiem, nikt go wcześniej nie filmował od środka. Trochę żal, ponieważ wystarczy reflektor oraz kamera i mamy gotowy film fantastyczno-naukowy. Posłuchajcie tego. To echo jest naturalne, analogowe. Nie jest to jakiś cyfrowy efekt. Dźwięki rzeczywiście odbijają się we wnętrzu przepastnego zbiornika. Mieści 34 miliony litrów płynnego gazu. Taką ilością wody w przeciętnym domu można by spłukiwać toaletę przez 1200 lat. Jednostka ma 4 zbiorniki. W każdym panuje temperatura minus 160 stopni. To inny, zwariowany świat. Tak jak ropa naftowa, gaz ziemny jest paliwem kopalnym powstałym w miejscu rozkładu dawnych organizmów. Można go przesyłać rurociągami, ale to sposób kosztowny, gdy trzeba pokonywać morze. Dlatego trzeba było opracować metody transportu gazu statkami. To poważne wyzwanie. Pamiętajmy, że gaz ziemny łatwo zapala się po zmieszaniu z powietrzem. By poznać problemy bezpiecznego transportowania gazu, odwiedziłem ściśle strzeżony obiekt w północnej Anglii. To komora do badania wybuchów. Rodzaj piekarnika w przemysłowej skali.
Urządzenie jest zasilane gazem przez tę rurę. To jest zapalarka. Przeskakująca iskra zapala mieszankę. Gazu będzie dużo, sporo więcej niż w instalacjach domowych, ale nie bójmy się. To miejsce powinno wytrzymać. Jest przygotowane do badania wybuchów. Służy do testowania przemysłowych środków bezpieczeństwa pracy. Niemniej jednak rozsądnie będzie stąd wyjść przed zapłonem. Chociaż ktoś zostawił otwarte drzwi, musimy wycofać się na bezpieczną odległość. Próba iskry. 5, 4, 3, 2, 1. Wpuśćcie gaz. To tylko kilka litrów gazu. Wyobraźmy sobie wiele miliardów razy większy ładunek, który mogłaby zapalić najmniejsza iskra. Ładunek statku ma energię odpowiadającą 55 bombom jądrowym. Wyciek gazu byłby ogromną katastrofą. Na szczęście nigdy nie było poważnego wypadku. I operatorzy zamierzają utrzymać ten stan. Jest na to skuteczne rozwiązanie. Gaz jest skraplany. W tej postaci nie może się zapalić i co więcej, zajmuje dużo mniej miejsca. Gdyby ładunek był w formie gazowej, tankowiec musiałby być niewyobrażalnie wielki. Objętość ładowni powinna być 600 razy większa, a statek prawie 10 razy dłuższy. Miałby ponad 2 kilometry. By skroplić gaz ziemny, trzeba go oziębić do minus 162 stopni. Podobna temperatura panuje w najzimniejszych komorach kriogenicznych używanych w medycynie. Wystarczy niewielkie ogrzanie, by ciecz znów zmieniła się w łatwopalny gaz. Potrzebna jest druga linia obrony. Zwykle ładunek znajduje się za tymi ścianami. W zbiorniku jest kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych gazu. Pamiętajmy, że jest w postaci ciekłej. Po odparowaniu powstają miliardy litrów gazu. Gdyby nawet część cieczy wypłynęła i zmieniła się w gaz, mógłby powstać duży problem. Zapobiega temu rozwiązanie z przedwojennego hydroplanu. W latach 30. łodzie latające linii Empire przewoziły pocztę i pasażerów z Wielkiej Brytanii do jej zamorskich posiadłości. Loty odbywały się etapami po 1000 km każdy. Nie potrafiły pokonać oceanów, nie uzupełniając po drodze paliwa. Obecnie tankowanie w powietrzu uważamy za naturalne. Jednak paliwo lotnicze, tak jak gaz ziemny, jest łatwopalne. Mała iskra, która pojawi się między samolotami podczas przyłączania przewodu, może wywołać wybuch. Lotnikom potrzebny był środek zapobiegający eksplozji, nawet w razie powstania iskry. Gaz, nazywany szkodliwym powietrzem, dusikiem lub azotem, został odkryty przez Daniela Rutherforda w 1772 roku. W atmosferze jest go bardzo dużo, ale w stanie czystym nie nadaje się do oddychania. Ze smutkiem przyznaję, że to szczególne odkrycie naukowe przypłaciła życiem mysz umieszczona w naczyniu z gazem. Równocześnie azot nie podtrzymuje spalania, więc jego mieszanina z paliwem nie wybuchnie, nawet jeśli zapłon jest niemożliwy, jeżeli stężenie azotu jest znacznie wyższe niż w powietrzu. Sprawdzimy to w doświadczeniu. Pora ponownie uruchomić nasz wielki palnik. Tym razem w atmosferze azotu. Najpierw trzeba uszczelnić komorę, żeby ten mało aktywny gaz nie uciekł. Azot naprzód. Mogę zajrzeć do środka przez specjalny wizjer umieszczony z boku.
Miernik pokazuje, jak zawartość tlenu wokół palnika spada, gdy zastępuje go azot. Do spalania niezbędna jest obecność tlenu. To wskazanie przyrządów oznacza, że w komorze nie ma go prawie wcale. Wypełniają głównie azot. Urządzenia zapłonowego. Gaz jeszcze nie wpływa. Zaraz na końcu dyszy pojawią się iskry. Już są. Proszę puścić dym. Ten dym jest tylko znacznikiem. Inaczej nie moglibyśmy zobaczyć wpływającego gazu. Jego strumień zacznie wciągać dym do rury i wyrzucać go górą. Komora jest pełna azotu. Iskry przeskakują. Wpuszczamy do wewnątrz gaz ziemny, a jedyną rzeczą powstrzymującą spalanie jest azot. Gaz wpływa, o czym świadczy dym wydobywający się u góry. Ten sam gaz poprzednio się palił, a teraz w azocie nic się nie dzieje. Mam zaskakującą satysfakcję. Nauka przewidziała, że tak powinno być i to się potwierdziło. Wpuszczamy łatwopalny gaz, ale azot go neutralizuje. Nie następuje zapłon. Nie ma ognia. Azot chroni gazowce i samoloty tankujące w powietrzu. Wypełnienie rury strumieniem azotu przed połączeniem usuwa ryzyko wybuchu. Dzięki azotowi latająca łódź Empire wykonała pierwszy przelot transatlantycki w 1938 roku. Na zbiornikowcach do transportu gazu duszący azot współdziała z izolacją cieplną zbiorników. Atmosfera azotu zapobiega zapłonowi uciekającego gazu, a izolacja chroni lodowatą ciecz przed wrzeniem. To największe na świecie zamrażarki, 300 tysięcy razy wydajniejsze od domowych. W dodatku uzyskują znacznie niższą temperaturę. Gaz jest skraplany w porcie i przelewany do zbiornikowca. Jednak skrajnie niska temperatura powoduje wielkie problemy techniczne. Tradycyjne materiały nie są w stanie jej wytrzymać. Dostarczanie mroźnej cieczy na statek i rozprowadzanie jej do zbiorników napotyka na szereg trudności, z którymi może sobie poradzić jedynie inżynieria materiałowa. To i to. A nawet to. Oczywiście nie chodzi o przelewanie gazu łyżeczką. To trwałoby wieki. Chodzi o materiał. Stal nierdzewna. 100 lat temu sztućce były robione z innych metali, na przykład ze srebra. Zwykła stal była raczej dla uboższych. Rdzewiała, zniechęcając do posiłków i jak wiele materiałów w bardzo niskiej temperaturze zupełnie się zmieniała. Weźmy na przykład chleb. W temperaturze pokojowej kromka jest giętka, elastyczna, podatna. Ten sam kawałek po zamrożeniu robi się twardy, ale kruchy. Czy nie byłoby groźne, gdyby stal zachowała się w ten sam sposób? Tak się dzieje. Jackie Butterfield jest materiałoznawcą, specjalistką od stali. Pokazuje mi średniowieczne narzędzie tortur. To jest wyposażenie stosowane do mierzenia wytrzymałości metali. Jak mogę pomóc? Przede wszystkim podnieś to ramię i zaczep na górze. Zawsze trafia mi się dobra fucha. Mam to pociągnąć do końca. Do waszej wiadomości, nie jestem takim chucherkiem. To jest po prostu bardzo ciężkie. Blok ma z 10 kg. Program treningowy, rzeczywiście. Wahadło jest przygotowane. Ciężarek uzyskał energię potencjalną. Odmierzona ilość energii zostanie przekazana próbce na dole. Za każdym razem będzie taka sama, bo system jest ten sam. Ruszamy.
Pierwsza ofiara, kawałek zwykłej stalowej rury, przypominający kawałek rusztowania. Zwalniamy ramię. Określona ilość energii potencjalnej zmienia się w kinetyczną, która zostanie zaabsorbowana przez próbkę albo nie. 3, 2, 1. Bum. Nawet się nie wygięła. Mimo uderzenia z całej siły, typowa stal węglowa w temperaturze otoczenia nie została uszkodzona, a energia młota przesunęła tylko ramię. Czyli ta próbka przetrwała. Doskonale. Co robimy teraz? Zbadamy stal węglową w warunkach kriogenicznych, w temperaturze ciekłego azotu, czyli wkraczamy w strefy poniżej arktycznej. Kluczem jest skroplony azot. Minus 195 stopni. Obniżył temperaturę stali, zupełnie jak ładunek gazu tłoczony rurami na pokład statku. Gotowi? 3, 2, 1. Połamała się. Fatalnie. Popatrz na to. Jest pogruchotana. A to dokładnie ten sam metal. Jeden kawałek zaledwie zadrapany, a drugi w kawałkach. Zachowały się zupełnie różnie. Okazał się kruchy. Kruchy, elastyczny. Temperatura. Nikt nie chciałby być uzależniony od takiego materiału, gdy jest naprawdę zimno, na przykład na zbiornikowcu do ciekłego gazu. Szukając materiału, który może oprzeć się skrajnie niskiej temperaturze, inżynierowie okrętowi sięgnęli po sztućce i stal nierdzewną. W 1913 roku brytyjski chemik Harry Brearley poszukiwał wytrzymałego materiału na lufy. Dodał chrom do żelaza, ale stop okazał się miękki. Materiał wykazywał pewne zalety. Nie rdzewiał, przez co nadawał się na sztućce. Dla gazowców cenniejsze okazało się to, że nowa stal nawet w bardzo niskiej temperaturze nie robi się krucha. To jest stal nierdzewna. Odporna nie tylko na korozję, ale również na bardzo niską temperaturę. Mamy nasz przyrząd i możemy to zbadać. Ruszamy. Warunki są takie same. Taka sama energia potencjalna. Zobaczymy, co się stanie. Wkładam rurę do azotu. Wygląda trochę groźnie. Mamy zamrożoną próbkę. 3, 2, 1. Zupełnie nic. Jest nienaruszona. Skąd się bierze taka różnica? Ta jest cała, a tamta się rozsypała. Dodatki stopowe w stali nierdzewnej zmieniają strukturę krystaliczną. Sposób rozmieszczenia atomów w metalu. A więc różnica między materiałami ujawnia się na poziomie atomowym. Stąd bierze się zdolność do zaabsorbowania energii uderzenia zamiast kruchego pękania. Przez dodanie odrobiny chromu zwykła krucha stal zaczyna wytrzymywać kriogeniczną temperaturę. Stoczniowcy budujący gazowce muszą zapewnić, by ich kadłuby wytrzymały szaleństwa oceanów. Zobowiązują się również do tego, że tysiące metrów skomplikowanych rurociągów, zawory, złącza i same zbiorniki zostaną zrobione z materiału, który wytrzyma skrajne zimno, ze stali nierdzewnej. Przewożenie ładunków płynnych statkami niesie jeszcze inny problem. Przelewanie się rozkołysanej zawartości zbiorników. W zbiornikowcach kłopot jest podwójny. W jedną stronę w zbiornikach statku jest ładunek, w drugą płynie pusty, pod balastem wodnym służącym do stabilizacji. Jeden problem ma dwa oblicze. Jeżeli płynny ładunek zaczyna przelewać się po statku,
może spowodować niebezpieczeństwo. Kiedy wiatr i fale rozkołyszą sam statek, rozpuścona ciecz może spotęgować ten ruch, doprowadzając do niebezpiecznej amplitudy drgania. Ten efekt występuje na swobodnej powierzchni cieczy. Chcę sprawdzić, do czego to może doprowadzić. Mam tu całkiem zwyczajny furgon wyposażony w duży zbiornik z wodą, która może się swobodnie przelewać. Chcę bezpośrednio doświadczyć tego, co może sprawić rozpuścona powierzchnia. Swobodna powierzchnia pojawia się, gdy płyn nie wypełnia całego zbiornika i może się rozkołysać. Gdyby to miało jakoś zaszkodzić furgonowi, jestem solidnie przypasany w klatce bezpieczeństwa. Zacząłem od powolnej jazdy, żeby ograniczyć przelewanie. Na zakręcie woda chce oczywiście pozostać tam, gdzie była i piętrzy się z boku. To wpływa na reakcję samochodu i moje wrażenie jako kierowcy. Jej uderzenia powodują nagłe szarpnięcia. Pojazd porusza się w innym kierunku niż zamierzam. Właściwie nie wiem, czy to ja kieruję samochodem, czy raczej zbiornik z wodą. Dziwne uczucie. Pora docisnąć, wyobrażając sobie, że to statek płynący z płynnym ładunkiem po burzliwym morzu. Zobaczymy, do czego doprowadzę furgon. Woda leje się wszędzie. To bardzo nieprzyjemne. Nie poszło tak dobrze, jak się spodziewałem. Na zakręcie nacisk wody wywrócił mój samochodzik. To wynik działania swobodnej powierzchni. Okazał się wyjątkowo nieprzyjemny. W skali statku to zjawisko prowadzi do katastrofy. W 1987 roku prom Herald of Free Enterprise wywrócił się, kiedy przez przypadkowo otwarte wrota załadunkowe do wnętrza wdarła się woda. Prawie 200 osób zginęło. W gazowcach znaleziono zadziwiające rozwiązanie tego problemu. By zmniejszyć swobodną powierzchnię, zbiorniki paliwa są kuliste. Gdy zbiornik jest pełny albo prawie pusty, swobodna powierzchnia cieczy jest mała i nie ma możliwości uderzania o ściany. Zbiornikowce są wypełniane przynajmniej do 98% pojemności i ruszają w daleką podróż. W porcie docelowym rozładowują prawie cały ładunek, pozostawiając tylko gaz jako paliwo na drogę powrotną. Podczas normalnej eksploatacji poziom gazu jest albo bardzo wysoki, albo bardzo niski. Płyn nie uderza o ściany. Tankowiec bez ładunku stałby wysoko na wodzie. By utrzymać zanurzenie, do zbiorników balastowych w dole kadłuba pod ładowniami jest pompowana woda. Brak miejsca nie pozwala na nadanie im kulistego kształtu. Dlatego trzeba zapobiegać falowaniu innymi sposobami. Jak dotychczas wszystko idzie dobrze. Przegrody stabilizujące wozy strażackie sprawdzają się także w zbiornikach balastowych jednostek morskich. Zapobiegają nagłemu przelewaniu się wody z burty na burtę. Można się dziwić, że podobnych przegród nie ma w zbiornikach gazu, ale ma to uzasadnienie. Tarcie cieczy o dodatkowe ściany mogłoby podgrzać ładunek i powodować odparowanie gazu. To byłoby niekorzystne. Pustym lub pełnym statkom zapewniono stateczność. Ale trzeba je również napędzać.
co wcale nie jest łatwe. Wyporność tej jednostki wynosi 113 tysięcy ton. Z rozpędu może płynąć przez całą godzinę. Ale jak sprawić, żeby się poruszyła? Można się spodziewać, że nowoczesny statek pływa dzięki skomplikowanym systemom komputerowym i wyrafinowanym mechanizmom. Co do komputerów macie rację. Natomiast mechanika ma długą tradycję. Nie zaskakuje to, że maszynownia ogromnego zbiornikowca sama jest wielka. Moc napędu pozwalającego pokonywać oceany wynosi 23 MW. Ale nowoczesne i zmyślne urządzenia wciąż wykorzystują rozwiązania opracowane przed wiekami. A raczej tysiące lat temu. Oto znana od 2000 lat kula eolska, nazywana także od imienia wynalazcy turbiną Herona. Działa w taki sposób. W podstawie jest zbiornik z wodą. Zamierzam ją podgrzać. Ogrzewana woda zmienia się w parę. Ta nakładka idzie na górę. Jedynym ujściem dla pary są małe otworki w końcach dysz. I tu włącza się Newton. Kiedy para wylatuje w tym kierunku, wywiera równą i przeciwnie skierowaną reakcję, która powoduje obroty nasadki. Teraz musimy trochę poczekać na pojawienie się pary. W dawnych czasach niewiele było do roboty, a oczekiwanie dawało znakomitą okazję do filozofowania. Można przypuszczać, że ta wirująca kula jest jedynie zabawką. Jednak starożytni Grecy potrafili wykorzystywać maszyny parowe i wodne, na przykład do otwierania drzwi świątyń. Minęły tysiące lat. Para zmieniła świat, zapewniając napęd dla przemysłu i transportu. Później maszyny parowe zeszły na drugi plan i teraz traktujemy je jako relikt przeszłości. W bezpiecznym miejscu na zabłoconym polu mamy instalację, która powinna zademonstrować to, o czym mechanicy okrętowi wiedzą bardzo dobrze. Para jest potężna. Trzeba tylko zwiększyć jej ciśnienie. Im bardziej, tym lepiej. Zaprosiłem specjalistę od techniki cieplnej Richarda Gibbona, żeby zademonstrował możliwości parowej bomby. W zakopanym w błocie potężnym zbiorniku mamy wodę. Będziemy ją ogrzewać parą płynącą ze starej lokomobili. Normalnie woda powinna dojść do wrzenia, a powstająca para uciekłaby jak przez dzióbek czajnika. Jednak błyszcząca pokrywa uniemożliwia intensywne parowanie wody. W wypełnionym zbiorniku nie ma miejsca na parę zajmującą objętość większą niż woda. Dlatego wewnątrz będzie narastało ciśnienie aż do chwili wybuchu. Tą instalacją zamierzasz zademonstrować potęgę pary. Według mnie to urocza staroświecka technika. Czy uważasz, że ten garnuszek w ziemi i rury zadziałają? W gorącej wodzie, która zmienia się w parę, jest zawarta ogromna ilość energii. Ten eksperyment powinien to udowodnić. A po co ta szopa? Żeby pokazać, jakie są możliwości pary. Zamierzasz ją rozwalić? Mam nadzieję, że tak. Nawet znacznie powyżej temperatury wrzenia, w normalnych warunkach woda nie może wyparować, dopóki ciśnienie nie rozerwie pokrywy. Później gwałtownie wykipi, powodując eksplozję. Trzeba przygotować nieszczęsną szopę. Ilu znakomitych specjalistów potrzeba, żeby ruszyć altanę? Okazuje się, że wielu, ale sobie poradzili. Czy ktoś widział bombę parową? Czegoś podobnego dotąd nie robiliśmy. To nowość. Dobrze poszło. Chyba nadchodzą ostatnie chwile szopy. Rozpaliliśmy pod kotłem, a Richard otworzył zawór doprowadzający parę do naszego podziemnego zbiornika. Trochę się boję.
Nasza bomba parowa zaczyna tykać. Teraz pozostaje tylko oczekiwanie. Zbiornik coraz bardziej się rozgrzewa. Otaczające go kałuże zaczynają wrzeć. Na zewnątrz wydostaje się para, ale woda wewnątrz, chociaż o wiele cieplejsza, nie może wyparować, bo pokrywa utrzymuje ciśnienie. Porusza się. Tak, drgnął. Wskazówka manometru powoli się podnosi. Gibbon spodziewa się wybuchu po przekroczeniu 0,5 megapaskala, czyli pięciokrotności ciśnienia atmosferycznego. Wrzące kałuże nadają szopie wygląd sauny. Pod ciśnieniem pokrywa zbiornika zaczyna się uwypuklać. ...540 kilopaskali. Mogę powiedzieć, że to zabawne. Przewidywana wartość przekroczona i nic się nie dzieje. Czekamy na wielki wybuch. Gibbon obawia się, że nawet 9-tonowa lokomobila nie zapewnia nam dostatecznej ochrony. Myślę, że powinniśmy stanąć na moście. Wycofaliśmy się. 650. Wkraczamy na nieznany teren. Dochodzi do 700, robi się niebezpiecznie. Jeszcze trochę i zabraknie nam pary. Kocioł może wytrzymać najwyżej megapaskal. Jeśli to nie wystarczy... Ale łupnęło. Wspaniale. Ile było? 750. I szopa zniknęła. Siła wrzącej wody rozerwała szopę na strzępy strumieniem pary. Zbiornik wytrzymał, ale pokrywa się rozleciała. Tyle zostało z płyty. Widać, że zbiornik jest pusty i suchy. Cała woda błyskawicznie zmieniła się w pary i stąd wzięła się ogromna siła eksplozji. Przepraszam za szopę. Zrujnowałeś ją. Para jest potężniejsza niż przypuszczałem. Ta sama energia pary porusza olbrzymie gazowce pływające po oceanach. Zgodnie z oczekiwaniami, urządzenia na zbiornikowcach przygniatają wielkością naszą małą bombę parową. To też jest kocioł. W zasadzie taki, jakiego użyliśmy do likwidacji szopy, tylko trochę większy. Na pokładzie są takie dwa. Nieustannie generują parę o wysokim ciśnieniu. Chociaż w maszynowni panuje pozorny bezruch, trwa tu nieustannie wyzwalanie niewiarygodnej ilości energii. Nasz kocioł przy szopie miał temperaturę 140 stopni. Para jest tutaj ogrzana do 510 stopni i ma 8-krotnie wyższe ciśnienie. Mark Hodgson zarządza flotą gazowców. Potrafi spojrzeć na możliwości siłowni z odpowiedniej perspektywy. Te kotły wytwarzają razem 110 ton pary na godzinę. To znaczy, że wygotowują basen o wymiarach olimpijskich w ciągu doby. Przegrzana wysokociśnieniowa para jest doprowadzana na dół do turbin. A więc para z tych dużych kotłów wpada do turbin, które są potomkami kuli eolskiej. To samo zjawisko, które poruszało turbinę Herona, napędza ogromny zbiornikowiec. Obraca jego śrubę. Zapewnia też energię elektryczną do wszystkich urządzeń na pokładzie, łącznie z telewizorami załogi. Na tych statkach wykorzystanie energii pary odbywa się w turbinach. Mark pokazuje mi zdumiewająco prostą maszynę,
która napędza pomocniczy generator elektryczny. Jej pokrywa została zdjęta i można zobaczyć setki łopatek w tarczach obracanych przez parę. A więc para wchodzi z tej strony i co dalej? Strumień pary wywiera moment obrotowy na każdy ze stopni wirnika. Element zaczyna wirować. O występujących tu siłach świadczy średnica śrub mocujących obudowę. Muszą wytrzymać ogromne ciśnienie robocze. Korpus jest potężny, bo zamyka parę pod ciśnieniem 6 megapaskali. Jest coś takiego jak piękno prostoty. To niewiarygodnie sprytne urządzenie ma tylko jedną ruchomą część. Silnik zasilający cały statek ma wirnik obracany przez parę. Nie chciałbyś, żeby wkręcił ci się w niego twój krawat? Raczej nie. Ta maszyna jest potężna, ale turbina główna napędzająca statek ma 7,5 razy większą moc. Para z kotłów porusza turbinę, która jest za nami, a przez reduktor obraca wał napędowy i samą śrubę na rufie. Jej łopatki popychają jednostkę z niewiarygodną siłą. Te zbiornikowce muszą być samowystarczalne. Do opalania kotłów podkradają swój ładunek. 25 ton zużywanej codziennie wody czerpią z otaczającego morza. Słona woda powoduje korozję, a załoga nie chce jej pić. Mięczaki. Dlatego pobrana woda morska jest odsalana. Odbywa się to w wyparkach. Aby proces był skuteczny, sięgnięto po spostrzeżenie ojca ewolucji, wielkiego przyrodnika Karola Darwina. Gdy badał dziką naturę w Andach, zauważył bolączkę wszystkich ludzi w wysokich górach. Problemy z ugotowaniem ziemniaków. Nieustannie były twarde. Darwin powiązał to z wysokością i miał rację. Uczono nas, że woda wrze w temperaturze 100 stopni. Ale Darwin zauważył, że temperatura wrzenia zmienia się wraz z wysokością. Ziemniaki gotowały się dłużej, bo temperatura wrzątku przy mniejszym ciśnieniu powietrza jest niższa. A przecież nie można ugotować ziemniaków w zimnej wodzie. Woda może wrzeć nawet bez ogrzewania, jeśli dostatecznie zmniejszy się ciśnienie. Włączam pompę, która wysysa powietrze spod klosza. Chcę udowodnić, że woda zagotuje się w niższej temperaturze przy niższym ciśnieniu. Piankowy człowieczek ma pokazać, że wewnątrz mamy próżnię. Jak widać, słodka pianka puchnie przy spadku ciśnienia. Dobrze wiedzieć. Smutny widok. Przepraszam. Ale nie chodzi o to, co dzieje się z piankowym ludzikiem przy niskim ciśnieniu, ale o to, co będzie z wodą. To samo można uzyskać, przenosząc ją bardzo wysoko. Ale tak jest oczywiście łatwiej. W tej chwili ciśnienie pod kloszem odpowiada panującemu 26 km nad ziemią, czyli trzykrotnie wyżej niż sięga Everest. Chyba zaczynają się tworzyć bańki przy dnie. Pamiętajmy, że niczego nie ogrzewałem. Woda ma temperaturę pokojową, a ten pokój jest dosyć chłodny. Zaczyna się. Nie chlapiemy się dla zabawy. Woda gotuje się nie dlatego, że jest ogrzana, lecz z powodu obniżenia ciśnienia. Teraz udowodnię, że to wszystko działo się w temperaturze pokojowej. Puszczam ponownie powietrze. Ciśnienie rośnie. Biedny piankowy człowiek miał pecha. Dowód na temperaturę pokojową, a nawet niższą. Mimo to woda wrzała. Nie zaparzyłaby herbaty, ale eksperyment został przeprowadzony. Wrzenie nie musi oznaczać, że woda osiągnęła 100 stopni, a jedynie to, że ciśnienie pary jest równe ciśnieniu zewnętrznemu. Od niego zależna jest temperatura.
Na tym statku, tak jak pod moim kloszem próżniowym, woda jest odparowywana w niskiej temperaturze pod zmniejszonym ciśnieniem. Jeszcze raz wykorzystują parę, której ciśnienie spada na skutek szybkiego skraplania w niskiej temperaturze. To przeciwieństwo intensywnego wrzenia po nagłym spadku ciśnienia. Trzeba odwrócić bieg zdarzeń. Potrzebny jest skraplacz. Zbudowałem własny, biorąc beczkę. Na pokładzie mają parę odlotową z turbin. Ja muszę swoją wytworzyć, a więc biorę trochę wody. I ogrzewam. Czekam i czekam. Proszę bardzo. W końcu mam parę, więc bardzo szybko przerywam grzanie i zamykam beczkę. Palnik wysunięty. Zakrętka. Muszę dobrze dokręcić, żeby nie dostało się powietrza. Uszczelnione. Mam pełno pary, którą powinienem szybko skroplić. Oto sposób. Zimna woda błyskawicznie skrapla parę i ciśnienie spada. Słychać skrzypienie i trzaski, gdy para kondensuje się w krople wody. Ciśnienie wewnątrz beczki spada, a z zewnątrz wciąż naciska na nią atmosfera. Tak się dzieje, gdy ciśnienie wewnątrz spada. Powietrze nie dostało się do wewnątrz, a różnica ciśnień zmiażdżyła beczkę. Na gazowcach para odlotowa jest kierowana do skraplaczy. Powstałe podciśnienie, takie jak pod moim kloszem, pozwala odparowywać odsalaną wodę w temperaturze 50 stopni. Nie dodają przy tym pianek. To mój pomysł. Dzięki spostrzeżeniu ojca ewolucji przy odsalaniu można zaoszczędzić sporo energii. Więcej cennego paliwa dociera do celu. Można powiedzieć, że te statki są wielkimi butlami gazowymi z własnym napędem. Ale to skomplikowane konstrukcje stosujące nowoczesne rozwiązania, dzięki którym mogą bezpiecznie przewozić swój groźny, lodowaty ładunek. Przyczyniły się do tego sztućce ze stali nierdzewnej, problemy z pojazdami strażackimi, starożytne maszynki do otwierania wrót, ziemniaki Karola Darwina i przedwojenne samoloty komunikacyjne. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Marek Lelek.